Siemaneczko widzowie, w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku oglądamy stary rynek. Jestem tu naprawdę pierwszy raz, więc no, znaczy przed remontem tu byłem, ale chodzi po prostu ten pierwszy raz po remoncie. Zostaw łapkę w górę i suba. Widać, że namalowali rowerek i strzałeczkę. Fajnie. Robili taką drogę na skróty. I co się narzuca w oczy, to kostka na ulicy. Może to jest kostka z Zamkowej? Kto wie? I dobra, na pierwszy rzut oka rzuca nam się ta. Mamy tutaj wiatę na rowery. Wiatę na rowery tutaj mamy. I tutaj także mamy zegar słoneczny. Ale może poczekamy, jak się zwolni miejsce. Dobra, jednak nie musiałem czekać. I mamy tutaj zegar słoneczny. On powinien rzucać cień. No i powiem wam, że ma rację, bo jak ja to nagrywam, to jest chwilę przed 16. Więc ten zegar nie kłamie. Więc tu mamy 4, 5, 6, 7, 8. A tutaj jest 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nie do końca znam, jak zegary słoneczne działają. No, ale pewnie taki ma być, nie? O, dobrze. Ogólnie teraz przejdźmy się może tu. To moja hulajnoga PS. I tu są teraz, tak, do grania w różne gry. Chociaż trochę warcaby głównie, bo bardzo mały ten stolik jest. Ale są ładne ławeczki, no i tu są te roślinki, które większość osób hejtuje. Ale przecież to wyrośnie na mega dobre roślinki, tak? I tu mamy toaletę. Sprawdźmy, czy jest płatna. No wiadomo, płatna toaleta, no. Tak jak w Parku Słowackiego. Żerują na toaletach, no. No z jednej strony im się nie dziwię, z drugiej tak. Później pojedziemy dalej, to na razie jest początek. I teraz tutaj mamy ławeczki. Jakby coś, nie dziwcie się z widoku, że są rozkopane ulice. No bo one miały być rozkopane i mają być wyremontowane do października, więc... Ja tu dawno nie byłem, bo ja w październiku miałem przeprowadzkę właśnie ze Starówy na Piaski. Ale tu są jeszcze właśnie koparki. Ale tu już jest troszkę wyremontowane, ławeczka jest. Zaraz pojedziemy tam oczywiście, tam w tył. No za bardzo nie chcę jechać na hulajnodze ze względu na to, że mam telefon, ale dobrze, więc... Tutaj mamy kolejne drzewko, to jest chyba to starsze drzewko. Ale powiem wam, i tutaj jeszcze czarna kostka. Bardzo fajnie, że jest czarna kostka. I tutaj też troszkę wyremontowali jeszcze, jak widać. I tu mamy też takie ławeczki. Zjeżdżamy. No tutaj wiata rowerowa bez zmian. No i jeszcze raz tam jedziemy. Teraz już jedziemy tam bardziej na środek starego rynku. Tak. I dobrze. Tu mamy budki. Pytanie, co tu będzie? Pachnie tymi dechami z parku wodnego na Lewitynie. Jakby to są chyba te same dechy. Ciekawe, może w końcu otworzą to. Jest dopiero tak naprawdę drugi dzień, odkąd można korzystać z tego. Mam takie pytanie tylko, co to jest, bo to jest na kółkach i szczerze nie wiem. Ale dobrze, tu mamy fajnie wyremontowaną kostkę. O, przy okazji mamy autobus. No dobrze. W ogóle prezentuje się to bardzo ładnie, a będzie jeszcze piękniejsze, kiedy wyremontują tą ulicę.
No ale termin mają do października do końca, więc czego tu się denerwować, nie? I to jeszcze tak dla tych, co nie lubią kamieni, czyli na przykład hulajnogi. To bardzo dobrze, że kawałek jest tak takiego chodnika. A reszta też niech se będzie jaka, jaką chcą, tak? Więc no. I tu mamy tyle nowych drzewek, chociaż te to są chyba stare. Parking tutaj będzie nadal, tu jest uliczka. Wjazd na parking zrobili, dobrze. I tu są takie piękne nowe drzewka. Tam jest toaleta dla pracowników, nie będę pokazywał, bo jeszcze mamy ludzi, to znaczy, bo jeszcze są ludzie, ale dobra. Tu też mamy wyremontowany chodnik. Tu jeszcze nie jest wyremontowane, ale dojście na kebaba jest. Zmienili szyld tego monopolu, bo ja tu nie byłem od przeprowadzki. Ja jeździłem tylko tam, ale tutaj za bardzo, ale tu nie. W ogóle, naprawdę. Ale więc i dobrze. Nagram wam teraz lewą stronę. Sorki za hulajnogę. Dobra. I tu coś mamy. Ciekawe, co to takiego. W ogóle mnie słychać. A, no i tutaj mamy wszystko. Dofinansowanie 4,5 miliona złotych, a całkowita wartość 9 milionów 75 126 złotych i 10 groszy. Więc no, za takie coś bardzo fajnie tutaj zrobili. Dobrze, idziemy dalej. No tu jeszcze trochę nieszczęścia, tu jeszcze rozkopane, ale w ogóle jest fajnie. Tu też jakieś drzewka. Więc w ogóle prezentuje się fajnie. O! Fajna ta kostka, że tak powiem. Ale jaka nagrzana. Nagrzana bardzo. Dobrze, więc za bardzo też nie będę tu nagrywał ze względu na ludzi. A chyba, że nagram tak od drugiej strony. Tyle fajnych przejść teraz tu zrobionych jest. Jednak szkoda, że ta toaleta jest płatna. Ale ogólnie mamy tutaj takie alejki. Więc no. Teraz jak uda mi się nagrać bez ludzi, to dojadę na fontannę. Pada nam deszczyk. Leci fontanna. I czego chcieć jeszcze? W końcu jest fontanna na Starówie. Tak, a pachnie wodą z basenu, wam powiem. To nie jest to samo, co nasze szeregów. A ja tam codziennie chodzę, nie, z psem. Więc ogólnie fajny bardzo zapach tej wody. Nie będę się za bardzo zbliżał ze względu na mój telefon. Ale może tak poza kamerą. Tak poza kamerą. Dobra. Czy jest tu coś jeszcze do pokazania? Chyba tak. Pytanie, czy to jeździ w ogóle? No nie jeździ, no. Nie jeździ, no. No znaczy, nie spodziewałem się, że będzie jeździło. Tak dla żartów mówię, ale... No bo koła są. Znaczy, no. Koła są, ale nie jeździ. Chociaż tam jest takie trochę inne. Takie z otworem. I chyba to są kosze na śmieci. Tak mi się wydaje. To są chyba kosze. Nie! Tu mamy jakiś piasek, ziemię? Pytanie po co?
Dobra, przejrzyjmy się jeszcze po pozostałych. Tu też wydaje mi się, że już żadnej niespodzianki nie doznamy. Tu też. Żadnych niespodzianek. Ale może w czymś innym jest coś innego. Dobrze, tu też mamy ziemię, piasek. No i w ostatnim chyba nie będzie zaskoczenia, chyba że tu już pominąłem. No nie ma zaskoczenia, wszędzie jest jakaś ziemia, piasek. Nawet sobie chociaż to dotknijmy. Kamyczek. Nie? Więc no. Zaraz się jeszcze spotkamy. Tutaj mamy fajne kolejne roślinki zrobione. Chociaż nie jestem pewien, nie, tych jeszcze nie było przed przebudową. Ale stare drzewko zostało. Ja pamiętam te drzewka. Więc tak, teraz przyszedł czas na podsumowania. Ukrywamy się tu i robimy podsumowanie. Ogólnie, według mnie, przebudowa wypadła bardzo fajnie. 9 milionów złotych za takie coś to według mnie cudo. Minus toalety płatne. Proszę zmieńcie to, niech toalety nie będą płatne. W końcu każdy może czasem chce się załatwić. Więc ogólnie no trochę słabo z ich strony. No ale już nic na to nie poradzimy. Tramwaj was żegna, XD. Dobra. Więc tak. Jeszcze może jak mi się uda, to wam zrobię jeszcze jakiś uchwyt. Proszę. Tak się prezentuje całość. Oczywiście wszystkiego nie widać, ale no. Pytanie, czy będzie to i tutaj jakieś oficjalne otwarcie. Pożyjemy, zobaczymy. Może na przykład następny weekend, czy powinno być. Albo może tak jak w tamtym roku zrobimy święto ulicy Zamkowej. Chociaż nie wiem, mamy połowę sierpnia, to wątpię, że zrobią. Ale dobrze. Ja wam dziękuję. Strzelcie łapkę w górę, subika. I ja się trochę idę ochłodzić w fontannie. Bo ta fontanna mi się chyba najbardziej spodobała. Ale te budki też fajne. Dobrze, tylko szkoda, że to ma kółka, nie jeździ. Byłaby lepsza atrakcja. Dużo ławek do siedzenia. I ogólnie jest bardzo fajnie. Strzelcie łapkę w górę subika. I polecam wam wpadać, jeżeli mieszkać w Pabenicach. Nawet jak ja mieszkam na Pieskach, warto przyjechać. Bo to, co było kiedyś, a jest teraz, totalna różnica. Nie widać żadnego podobieństwa. Trzymajcie się. Cześć.